W ramach projektu DeveloWatch pomagaliśmy mieszkańcom w starciu z deweloperami. Zgłosili się do nas na przykład mieszkańcy ulicy Goździkowej na Ponikwodzie. W miejscu, gdzie mieszkają, dominują pola, a pomiędzy nimi jest nieliczna zabudowa rezydencjonalna. Mimo tego, wbrew zasadzie dobrego sąsiedztwa, miejscu urzędnicy wydali zgodę na budowę bloków przy tej ulicy. Zdaniem urzędników miałyby nawiązywać do innych bloków, które są jednak znacznie oddalone od tego miejsca. Planowane przez dewelopera bloki byłyby sporo większe od istniejącej zabudowy jednorodzinnej. Nie pasowałyby do otoczenia. Po naszej interwencji, decyzja, która umożliwia ich lokalizację, została unieważniona. Deweloper nie złożył jednak broni i zaskarżył decyzję do sądu. Pomogliśmy także mieszkańcom ulicy Świętoduskiej. Za ich ogrodzeniem znajduje się budynek dawnego Instytutu Stomatologii. Modernistyczny obiekt negatywnie wyróżnia się na tle śródmiejskiej zabudowy, skalą i stylem. Stanowi niepożądane tło dla jednego z najcenniejszych zabytków sakralnych Lublina, kościołu Świętego Józefa. Miejski konserwator zabytków mówi wprost, że pozostawienie tego budynku jest niewłaściwe. Mimo to urzędnicy dopuściliby w tym miejscu zlokalizować kolejne duże budynki. To mogłoby bezpowrotnie zniszczyć panoramę Śródmieścia. Po naszej pomocy decyzje w tej sprawie zostały unieważnione. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę internetową www.fundacjawolności.org/develowatch.